Cześć, tu Henryk, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym wideo, w którym będziemy mówić o tym, jakie najczęściej błędy popełniają właściciele agencji social media. Oczywiście na sam starcie chciałem powiedzieć Ci o tym, że wszystkie błędy, o których dzisiaj Ci powiem, sam je popełniałem na swojej drodze. Na szczęście wyciągnąłem wnioski. Dzisiaj chciałem się tymi wnioskami podzielić z Tobą. Mam nadzieję, że będą one wartościowe również dla Ciebie. Zaczynamy od pierwszego błędu. Będzie ich łącznie 5. Zaczynamy od pierwszego. Pierwszy błąd to skupianie się bardziej na budowaniu marki osobistej, na budowaniu swojej marki, zamiast na pozyskiwaniu klientów, zwłaszcza na początku swojej drogi. Wielu właścicieli agencji myśli, że jeśli nie mają swojej marki osobistej na Instagramie czy na Facebooku, to nie pozyskają klientów do swojej agencji, że klienci zwracają właśnie uwagę na ilość followersów na Instagramie, na ilość lajków na ich Facebooku. I tak naprawdę to jest naprawdę błędne przekonanie. Sam tak myślałem i bardzo długo czekałem na tych klientów, bardzo długo budowałem swoją markę. Miałem tysiące followersów na Instagramie, ale tak naprawdę puste kieszenie. Więc teraz moi uczniowie wykorzystują zupełnie odwrotność tego, co ja robiłem na samym początku, kiedy budowałem swoją agencję. Czyli oni teraz nie skupiają się na budowaniu swojej marki osobistej, tylko skupiają się na pozyskiwaniu klientów. I teraz oni o wiele szybciej osiągają efekty, na które ja czekałem miesiącami. Pozyskują teraz klientów za 1000, 2000, 3000 zł do swojej agencji, mając zaledwie kilkaset followersów na Instagramie i tak naprawdę nie wykorzystują tych followersów, czy nie wykorzystują tej marki do tego, żeby tych klientów pozyskiwać. Więc to nie jest tak, że kolejnych klientów o wiele łatwiej pozyskiwać, kiedy masz tą markę, tylko kolejnych klientów jest o wiele łatwiej pozyskiwać, kiedy masz efekty już swoich zadowolonych klientów, case study, którymi możesz się pochwalić i dzięki które możesz pokazać swoim następnym klientom, aby pozyskiwać kolejnych klientów. To nie jest tak, że twoi klienci patrzą na liczbę twoich followersów na Instagramie czy na liczbę lajków na twoim fanpage'u. Ich tak naprawdę interesuje efekt końcowy. Co ty im zapewnisz, co dzięki tobie mogą uzyskać, czy ty jesteś osobą, która rozwiąże ich problem. Ja się też mocno skupiałem właśnie na budowaniu swojej marki i teraz, kiedy patrzę na swoich uczniów, kiedy oni właśnie kompletnie olewają to budowanie marki, większość z nich olewa to budowanie marki. Też mam taki wgląd na większość uczniów, ponieważ do ZSA dołącza coraz więcej osób i widzę, że jak myślenie moich uczniów zmienia się, gdy dołączają do ZSA i jak ich mentalność też się zmienia, ponieważ są osoby, które zaczęły budować swoją agencję social media już rok temu. Budowali strony internetowe, mają piękne loga, tworzyli codziennie posty na Instagramie, tworzyli Insta Stories i przez ten rok nie pozyskali ani jednego klienta. I w momencie, gdy dołączają do ZSA, nagle w ciągu 20-30 dni pozyskują swojego pierwszego, drugiego, trzeciego klienta i to jest niesamowite, że budowanie marki odstawiają na bok, skupiają się na właściwych rzeczach, zwłaszcza gdy jesteś na początku swojej drogi, skup się na właściwych rzeczach, czyli na tym, co zapewni paliwo dla twojego biznesu, czyli skup się na pozyskiwaniu klientów. To jest teraz najważniejsze. Jeśli skupisz się na pozyskiwaniu klientów, pozyskasz jednego, drugiego, trzeciego, czwartego klienta, nagle zobaczysz, jak twój biznes rośnie i zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę do tej pory pozyskałeś tych klientów bez żadnej marki osobistej, więc później w trakcie oczywiście możesz znowu pozyskiwać tych klientów bez swojej marki, ale możesz też, jeśli masz ochotę budować swoją markę, ale już masz pieniądze, żeby pewne zadania w swojej agencji, które na co dzień wykonywałeś do tej pory samodzielnie, możesz się oddelegować dla osób z swojego teamu i ty wtedy zyskasz więcej czasu na to, żeby na przykład skupić się na sprzedaży, na robieniu marketingu swojej agencji, na budowaniu właśnie swojej marki. Wtedy jest o wiele łatwiej, ale wtedy twoja agencja działa o wiele sprawniej, ponieważ już nie robisz wszystkiego samodzielnie, tylko masz osoby w swoim teamie, które pomagają ci w pewnych zadaniach, które wcześniej wykonywałeś samodzielnie. Dobra, przechodzimy do drugiego punktu, czyli drugi błąd, zbyt szeroki zakres usług. Ja na początku, gdy zaczynałem, też właśnie miałem ten błąd, że chciałem oferowałem swoim klientom mnóstwo różnych usług. Myślałem, że jeśli będę mieć jak najwięcej usług w swojej agencji, tym łatwiej będzie mi pozyskiwać
i zadowolić swoich klientów, więc szybko zmieniłem tę strategię. Skupiłem się po prostu na tym, co tak naprawdę najlepiej rozwiązuje problem moich klientów. A więc tak, warto sobie zadać ogólnie dwa pytania. Dwa konkretne pytania, które sprawią, że wybierzesz tą jedną usługę, która jest najważniejsza. Czyli po pierwsze, musisz zdiagnozować największy problem swoich klientów. Czyli jaki jest największy problem moich klientów? Zadaj sobie to pytanie. Jaki jest największy problem moich klientów? Ja kiedy zadałem sobie to pytanie, okazało się, że największym problemem moich klientów, którzy do mnie przychodzą, jest brak klientów, brak sprzedaży. Więc zadałem sobie drugie pytanie. Jaka jedna usługa najlepiej rozwiąże ten problem? I kiedy zadałem sobie to pytanie, okazało się, że najlepszą usługą, która rozwiąże ten problem moich klientów, czyli brak klientów, są reklamy na Facebooku. Więc już miałem jedną usługę, która najlepiej rozwiązuje problem moich klientów, więc wszystkie inne usługi, które do tej pory wykonywałem, myślałem o tworzeniu stron internetowych, zaczynałem właśnie budowanie stron, czy tworzenie kontentu na Instagramie, na Facebooku, tworzenie Insta Stories, jakieś treści różne w internecie, na stronie klienta. Robiłem różne usługi i w pewnym momencie po prostu skupiłem się tylko na jednej usłudze i zacząłem starać się po prostu jak najbardziej udoskonalić tę usługę, którą dostarczam moim klientom. To była jedna usługa, konkretna usługa i zacząłem po prostu w niej stawać się specjalistą. Cały czas badałem, co najlepiej się sprawdza. Testowałem różne strategie reklam, różne teksty, różne grafiki i zacząłem po prostu skupiać się na tym, żeby jak najlepiej doprecyzować jeszcze bardziej tę usługę, żeby dostarczyć dzięki tej usłudze jak najlepsze efekty moim klientom. I koniec końców okazało się, że to naprawdę była skuteczna strategia, ponieważ moich klientów interesuje nadal to, jakie oni efekty osiągną dzięki współpracy ze mną, jak dobrze rozwiążę ich problem. Nie ile im usług zaproponuję na początku rozmowy wstępnej z potencjalnym klientem, ich to nie interesuje. Ich interesuje to, jak duży problem ich potrafię rozwiązać i czy jestem w stanie w ogóle rozwiązać ich problem. I teraz taki jeszcze tip ode mnie, to może taki będzie tip bardziej sprzedażowy, czyli podczas rozmów ze swoimi klientami nie skupiaj się na usługach, które wykonujesz, nie skupiaj się na opowiadaniu o narzędziach, na przykład o opowiadaniu o reklamach na Facebooku, o technikach targetowania i tak dalej, tylko skup się na efekcie końcowym. Jaki efekt uzyska twój klient? Jego to najbardziej interesuje. Więc mniej gadania różnych technicznych rzeczy dla swoich klientów, a więcej po prostu mówienia o tym, jaki będzie końcowy rezultat, który osiągnął dzięki współpracy z tobą. To jest naprawdę mega kluczowe i dzięki temu, że to wprowadziłem do swoich rozmów sprzedażowych, do swojej agencji, zacząłem o wiele szybciej pozyskiwać klientów i moi klienci byli o wiele bardziej zadowoleni ze współpracy ze mną. Przechodzimy dalej, trzeci punkt. Ja o nim często mówię, ale powtórzę to jeszcze raz. Brak konkretnej niszy. Ja na początku, kiedy poznałem, czym jest marketing, poznałem różne narzędzia marketingowe, mega się cieszyłem, ponieważ doszło do mnie, że mogę teraz od teraz pomagać tak naprawdę wszystkim na świecie, wszystkim ludziom, wszystkim biznesom. Mogę pomagać rozwijać każdy biznes na tej ziemi. I tak naprawdę jest takie hasło, że jeśli chcemy pomagać wszystkim, to nie pomagamy nikomu. I to jest prawda. Ja bardzo szeroko na początku swojej drogi jakby szedłem ze swoimi usługami i też ze swoją niszą, do której trafiałem ze swoimi usługami. Pomagałem po prostu wszystkim. Każdej osobie, którą natrafiłem na swojej drodze, od agentów nieruchomości, branża kosmetyczna, trenerzy personalni, dietetycy, wszyscy. Każda osoba, która po prostu do mnie się odzywała, wtedy po prostu nie było żadnego problemu, żeby rozpocząć współpracę. Bardziej mi wtedy brakowało po prostu czasu i możliwości, i zasobów po prostu, żeby tym wszystkim osobom pomagać. Ponieważ nagle w pewnym momencie zabrakło mi czasu. Ale postanowiłem skupić się na jednej konkretnej niszy. I teraz zadasz sobie pytanie, ale jeśli miałeś tak dobrze, było wszystko fajnie, miałeś tylu klientów, dlaczego skupiłeś się na tej jednej niszy? Ponieważ dla mnie najważniejsze jest to, żeby dostarczyć klientom jak najlepsze efekty. I to jest dla mnie tak naprawdę, to jest
najważniejsze, czym ja się tutaj kieruję, czy w ZSA, czy w swojej agencji, żeby moi klienci mieli jak najlepsze efekty, jak najlepsze rezultaty. Mam na punkcie tego obsesję. I kiedy pomagałem wszystkim osobom, wszystkim niszom, nie byłem w stanie wszystkim dostarczać zadowalających efektów, z których ja byłbym zadowolony. I widziałem, że po prostu kiedy ktoś przychodzi do mnie z nowej niszy, ja muszę ją na nowo poznawać, muszę ją na nowo zrozumieć, muszę poznać, stworzyć strategię, która będzie działała w tej jednej niszy naprawdę bardzo dobrze, lepiej zrozumieć właśnie grupę docelową, do której trafiamy tymi reklamami, czyli jeszcze lepiej zrozumieć klientów, moich klientów, jeszcze lepiej zrozumieć ich problemy i tak dalej. Więc to naprawdę było mega czasochłonne i często klienci, z którymi współpracowałem przez pierwszy miesiąc, nie do końca byli zadowoleni z tej współpracy, więc po prostu przez kolejny miesiąc kończyli współpracę ze mną i szli gdzieś dalej. I to było tak też, że okej, przez pierwszy miesiąc często po prostu się rozkręcamy, poznajemy tę niszę, poznajemy różne rzeczy, poznajemy grupę odbiorców i tak dalej, testujemy różne zestawy reklam. Ale tak naprawdę klienci tego do końca nie rozumieją. Oni przychodzą do nas i oni chcą mieć już świetne efekty. Więc często po prostu się po tym pierwszym miesiącu rozmyślają i idą gdzieś indziej. Widzą, że po prostu na przykład to nie dało im takich fajnych efektów, jakie by chcieli. Więc dało mi to do myślenia. Po prostu postanowiłem skupić się na tej jednej niszy, ponieważ najbardziej mi zależało na tym, żeby dostarczyć moim klientom jak najlepsze efekty. I skupiłem się na tej branży, w której miałem faktycznie najlepsze efekty. Jest to branża kosmetyczna. Jeszcze głębiej weszliśmy w tę niszę. Skupiliśmy się na linergistkach, czyli na właścicielach salonów kosmetycznych, które wykonują makijaż permanentny. I to jest taka nasza nisza, w której my teraz w naszej agencji działamy. Pomagamy właśnie linergistkom w całej Polsce, różnym salonom w różnych miastach. Pomagamy właśnie im pozyskiwać klientów. I w momencie, gdy skupiłem się na tej jednej niszy, zaczęła moja agencja o wiele szybciej się rozwijać, zaczęliśmy pozyskiwać o wiele szybciej klientów, zaczęliśmy dostarczać przede wszystkim coraz lepsze efekty naszym klientom, ponieważ zaczęliśmy jeszcze lepiej rozumieć tę niszę, zaczęliśmy coraz lepiej rozumieć, co działa w tej niszy, a co nie działa, więc klienci teraz, gdy przychodzą do nas, my już po prostu mamy to sprawdzone. Oni nie muszą nas testować przez pierwszy, drugi, trzeci miesiąc, ponieważ nie każdy jest taki cierpliwy, żeby testować, wkładać pieniądze w coś, co mu się na przykład nie zwraca. Tylko nasi klienci teraz, jak przychodzą do nas, to my już od pierwszego dnia jesteśmy w stanie dla nich dostarczyć naprawdę zadowalające efekty. I to jest niesamowite, ponieważ to sprawia też, że klienci, gdy zaczynają z nami współpracę, oni tę współpracę kontynuują przez kolejne miesiące. Czyli to jest współpraca długoterminowa, ponieważ widzą, że gdy wkładają złotówkę we współpracę z nami, wyciągają z tej złotówki 2, 3, 4, 5 zł. Nieraz jest taki zwrot z inwestycji. Tutaj mówię oczywiście na przykładzie złotówki, tak? Ale to są nieraz większe kwoty. Więc tak to się dzieje po prostu, że klienci po prostu widzą, że to wszystko fajnie im się spina. Jak się twoim klientom będzie spinała współpraca z tobą, to będą o wiele chętniej do ciebie wracać, będą o wiele chętniej wystawiać ci rekomendacje, będą o wiele chętniej polecać twoje usługi swoim znajomym. I to jest niesamowite. I to jest właśnie coś, co totalnie odmieniło moją agencję i przede wszystkim wyróżniasz się na tle swojej konkurencji. Ostatnio, jak obejrzysz wcześniejsze wideo na moim kanale, rozmawiałem z Kamilem Wiechno, który prowadzi swoją agencję i pomaga salonom fryzjerskim. To też jest nisza, na której on się tutaj specjalizuje, w której on się specjalizuje i błyskawicznie wyróżnia się na tle całej konkurencji na rynku. Czyli jest mnóstwo agencji, które współpracują ze wszystkimi, ale kiedy twój klient ma do wyboru agencję, kiedy twój klient, który po prostu ma salon fryzjerski, tutaj powiem na przykładzie Kamila, jeśli twój klient ma salon fryzjerski i widzi agencję, która współpracuje ze wszystkimi oraz widzi agencję, która współpracuje tylko właśnie z salonami fryzjerskimi, to on zawsze wybiera współpracę z tą agencją, która pomaga salonom fryzjerskim, ponieważ już w jego głowie rodzi się taka myśl, że przecież ta agencja prawdopodobnie lepiej rozumie moje potrzeby, lepiej wie, co już działa w mojej branży, więc o wiele chętniej korzystają właśnie z usług takiej agencji, która jest zniszowana, jest właśnie
specjalistycznie nastawiona właśnie do tej konkretnej niszy. Więc to jest niesamowite, że od razu błyskawicznie eliminujesz całą swoją konkurencję i wyróżniasz się od razu na rynku i o wiele chętniej twoi klienci, potencjalni klienci odzywają się do ciebie, korzystają z twoich usług. Więc to jest błąd numer 3, zbyt szeroka nisza, brak konkretnej niszy. Dobra, przechodzimy dalej do punktu 4. Punkt 4 to jest bardzo podobny do punktu 3, czyli brak jasnego komunikatu, komu pomagasz. Czyli jeśli dopiero zaczynasz budowanie swojej agencji, często na przykład widzę na profilach różnych osób, które dopiero zaczynają, mają taką informację, przykładowo na swoim biogramie na Instagramie czy na biogramie na swoim Facebooku, mają taką informację, że pomagam przedsiębiorcom pozyskać więcej klientów. I to słowo przedsiębiorcom jest zbyt ogólne, zbyt szerokie, więc to, co powiedziałem wcześniej, kiedy pomagasz wszystkim, tak naprawdę nie pomagasz nikomu, więc musisz o wiele bardziej sprecyzować swoją niszę, do której chcesz trafiać, i ten komunikat ma być jasny i konkretny w twoich social mediach. Czyli jeśli jeszcze nie masz skonkretyzowanej swojej niszy, nie masz jeszcze jej sprecyzowanej, to musisz na początku określić swoją niszę i znajdź po prostu na podstawie swoich zainteresowań, co cię kręci. Skup się na tej jednej niszy i teraz twój komunikat w social mediach ma być jasny i konkretny. Czyli jeśli pomagasz tak jak Kamil salonom fryzjerskim, to warto zamienić to słowo przedsiębiorcom na pomagam salonom fryzjerskim pozyskiwać więcej klientów. I to jest o wiele jasny i konkretny przekaz niż pomagam przedsiębiorcom, ponieważ to nic nie mówi twoim potencjalnym klientom. Okej, przedsiębiorcom, no ale przedsiębiorców jest mnóstwo, tak? Są różne branże. Ale kiedy twój potencjalny klient wejdzie na twój profil na Instagramie, który prowadzi salon fryzjerski, i wejdzie na twój profil na Instagramie i zobaczy komunikat pomagam salonom fryzjerskim pozyskać więcej klientów, to on okej. Widzi już jasny komunikat. Pomaga mi pozyskać więcej klientów. Ja akurat mam ten problem, więc o wiele chętniej ta osoba do ciebie się odezwie i zapyta cię o twoją ofertę, czy o twoją usługę, czy to o to, czy możesz jej na przykład pomóc w tym konkretnym problemie. Więc sprecyzuj swój komunikat w social mediach. Ustaw sobie ten biogram na Instagramie, na Facebooku, na zdjęcie w tle na Facebooku, czy pisząc posty na swój Instagram czy na Facebooka, jeśli chcesz wrzucić parę postów, żeby te profile twoje nie były puste, oczywiście to nie jest mus, ale jeśli chcesz po prostu wrzucić parę postów, żeby te profile niosły jakąś wartość, nie były puste, to po prostu wtedy też w tych postach skup się na konkretnej niszy, której pomagasz, czyli dawaj po prostu tipy salonom fryzjerskim, jak na przykład pozyskać więcej klientów, czy jakieś tipy odnośnie tego, jakie błędy popełniają salony fryzjerskie. Tak jak ja teraz nagrywam to wideo, moją niszą są osoby, które chcą założyć swoją agencję social media, i ja teraz mówię o błędach, które popełniają osoby, które prowadzą swoje agencje social media. I to jest właśnie to, czyli ja daję tą wartość, tak samo możesz dawać tą wartość w swoich postach na swoich social media, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na kanale na YouTubie. Więc tak to wygląda. Czwarty błąd, brak jasnego komunikatu, komu pomagasz. Przechodzimy dalej. Piąty będzie błąd, to będzie bardziej taki techniczny, czyli nie oddzielają swego wynagrodzenia od budżetu reklamowego, który pozyskują, który pobierają od klientów. Czyli klient, przykładowo twoje wynagrodzenie wynosi 1000 zł i budżet reklamowy, który przeznaczasz na kampanię reklamową, też wynosi 1000 zł. I nadal wiele agencji robi to tak, że nie oddziela tego, tylko ich klienci od razu wysyłają im te 2000 zł. I to jest, i w tych 2000 zł jest od razu ich wynagrodzenie oraz budżet reklamowy, który przeznaczają na reklamę na Facebooku i na Instagramie dla swoich klientów. I to jest błędna strategia i powiem teraz dlaczego. Po pierwsze, jest bałagan w twoich finansach, ponieważ kiedy klient ci wysyła i twoje wynagrodzenie, i budżet reklamowy, który ma być przeznaczony na jego kampanię, to w pewnym momencie okej, przy jednym kliencie to nie jest tak duży bałagan, ale w momencie, gdy masz już 5-10 klientów, nagle masz na swoim koncie pewną sumę pieniędzy
i teraz nie wiesz, ile z tych pieniędzy jest tak naprawdę twoje, a ile z tych pieniędzy ma być przeznaczone na budżet reklamowy dla swoich klientów. Więc jest bałagan w twoich finansach, a to jest naprawdę zła rzecz. Ponieważ jeśli nie ogarniasz swoich finansów, to już jest naprawdę duży błąd. Będziesz mieć z czasem o wiele trudniej zarządzać tymi pieniędzmi i po prostu nie będziesz wiedzieć, ile możesz na przykład zainwestować w swoją firmę, czy ile ty tak naprawdę zarabiasz pieniędzy, bo masz bałagan. Więc skup się na tym, żeby po prostu oddzielić to. To jest pierwszy błąd, który popełniają właśnie przedsiębiorcy, właściciele agencji, jeśli chodzi o oddzielanie swojego wynagrodzenia z budżetem reklamowym. Dlaczego jeszcze nie warto to łączyć ze sobą? Po drugie, większy podatek płacisz za to, ponieważ gdy twój klient wysyła ci 2000 zł, to ty płacisz podatek od tych 2000 zł. Nieważne, czy te 1000 zł z tego ty przeznaczysz na kampanię reklamową dla swojego klienta, na reklamę, którą pobiera Facebook, czy nie. Ty dostałeś 2000 zł na swoje konto, więc płacisz podatek od tych 2000, a nie tylko od swojego wynagrodzenia, czyli w tym przypadku od 1000 zł. Tylko płacisz od całej sumy 2000 zł, więc płacisz większy podatek. Trzecia sprawa to jest tak naprawdę większe bezpieczeństwo, kiedy to wszystko oddzielasz, ponieważ gdy twój klient wysyła ci budżet reklamowy na twoje konto i ty masz zarządzać jego budżetem reklamowym ze swojego konta reklamowego na Facebooku, okej, przy jednym kliencie to nie jest problem, ale kiedy masz kilku już klientów, kilkunastu klientów i wszyscy są podpięci pod jedno konto reklamowe na Facebooku, to nagle w momencie, gdy Facebook zablokuje twoje konto reklamowe, ponieważ coś mu się nie spodobało, a uwierz mi, że Facebook nieraz blokuje konto reklamowe bez powodu, bo na przykład twój tekst reklamowy coś mu nie podpasował i nagle twoje konto reklamowe zostaje zablokowane, automatycznie wszystkie kampanie, które puszczałeś dla innych swoich klientów, te kampanie również zostają zablokowane, więc tutaj rodzi się naprawdę wielki problem, ponieważ musisz później coś tłumaczyć, musisz to rozwiązać, musisz kilka dni te kampanie mogą być nawet zatrzymane, ponieważ Facebook wtedy weryfikuje, czy wszystko jest ok, czy nie jest ok. I nawet gdy po kilku dniach ten Facebook odblokuje twoje konto reklamowe, to i tak musisz później, rodzi się zamieszanie, ponieważ teraz musisz swoim klientom wytłumaczyć, dlaczego te konto reklamowe zostało zawieszone i tak dalej, czy mówisz im o tym, że ta kampania zostanie przedłużona ich o kilka dni, przez które były te konta zablokowane. No jest naprawdę duży bałagan, więc tak naprawdę wszystko powinno dziać się tak, że ty wystawiasz fakturę dla swojego klienta za swoje wynagrodzenie, czyli jeśli twoje wynagrodzenie to jest 1000 zł, to wystawiasz fakturę dla swojego klienta na 1000 zł, twój klient opłaca tę fakturę, a budżet na reklamę idzie z jego karty, czyli on otwiera swoje konto reklamowe, pod to konto reklamowe na Facebooku podpina swoją kartę, nie twoją, swoją kartę podpina pod to konto reklamowe i teraz, kiedy idą reklamy z jego konta reklamowego, to Facebook pobiera pieniądze z jego karty. I to jest w 100% bezpieczne. Każdy twój klient ma oddzielne konto reklamowe, wtedy wszystko działa poprawnie i nawet jeśli jedno konto reklamowe zostanie zablokowane, to wszystkie inne są bezpieczne. Więc tak to się powinno robić. I oczywiście twój klient może pobierać też faktury z Facebooka i wrzucać je w swoje koszta, żeby obniżyć swój podatek. Także tak też może twój klient robić. To jest w pełni bezpieczne. Wiem, że czasami klienci obawiają się tego, że muszą coś podpinać, ale warto po prostu im wytłumaczyć, że to jest dla bezpieczeństwa, żeby wszystko było w pełni bezpieczne, ich konto, ich reklamy. Tutaj nad wszystkim jakby panuje Facebook, więc tę kartę widzi tylko Facebook, znaczy nikt nie widzi z nas, ty nie widzisz tej karty, danych z tej karty, tylko po prostu to jest wpisywane do Facebooka, wszystko jest w pełni bezpieczne i tylko przeznaczysz na budżet reklamowy taką kwotę, jaką się dogadaliście. Macie też umowę, więc zawsze możesz tą umową się zabezpieczyć i zabezpieczyć też swojego klienta, że słuchaj, taki jest budżet reklamowy, takie jest moje wynagrodzenie. Jeśli coś będzie nie tak, to po prostu wtedy zwrócę ci swoje wynagrodzenie i tak dalej. Więc dobra, tutaj już trochę przeszliśmy do takich szczegółów, ale chciałem ci po prostu wytłumaczyć, dlaczego nie warto łączyć tego swojego wynagrodzenia z budżetem reklamowym, ponieważ wiem, że nadal wiele osób to robi, popełnia ten błąd, więc nie rób tego więcej, oddzielaj to wszystko
Mam nadzieję, że to wszystko było dla Ciebie jasne i przejrzyste. Czyli po pierwsze, skup się na pozyskiwaniu klientów zamiast na budowaniu swojej marki osobistej, zwłaszcza na początku swojej drogi. Nie skupiaj się na tworzeniu codziennie postów na Instagramie, czy tworzeniu Insta Stories na Instagramie, tworzeniu strony internetowej, tworzeniu loga, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia. Najważniejsi są klienci, więc jeśli ich nie masz, to reszta tak naprawdę nie ma znaczenia. Możesz po prostu robić codziennie te posty, ale w pewnym momencie się załamiesz, bo zobaczysz, że tak naprawdę nie masz, twój biznes nie działa, bo nie ma klientów. Nie? Więc skup się na pozyskiwaniu klientów. Po drugie, skup się na tej usłudze, na jednej usłudze, która jak najlepiej rozwiązuje problem twoich klientów. Wybierz jedną usługę, która jak najlepiej rozwiązuje problem twoich klientów. To jest naprawdę bardzo ważne i zobaczysz, że o wiele szybciej będziesz mógł dostarczać, o wiele szybciej będziesz mógł rozwijać swoją agencję i o wiele lepsze będziesz mógł dostarczyć efekty dla swoich klientów. Po trzecie, sprecyzuj, skoncentruj się na jednej konkretnej niszy, której będziesz pomagać. Zobaczysz, że to też dzięki temu będziesz mógł dawać swoim klientom o wiele lepsze efekty, o wiele lepiej będziesz rozumiał z czasem swoją niszę i o wiele szybciej się wyróżnisz dla swojej konkurencji. Czwarty błąd, brak jasnego komunikatu. Skonkretyzuj swój komunikat, który przekazujesz w social mediach. Ma być on jasny, przejrzysty dla twoich właśnie, ma trafić do twojej niszy. Czyli jeśli już dobrałeś swoją niszę, masz już jedną konkretną niszę, to po prostu trafię ze swoim komunikatem właśnie do nich. Czyli nie pomagam przedsiębiorcom, tylko pomagam przykładowo salonom fryzjerskim. Dalej, oddzielaj swoje wynagrodzenie od budżetu reklamowego. Dobra, to dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o materiał wideo. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj Ci przekazałem, jest dla Ciebie bardzo wartościowe. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. Zostaw kciuka w górę, napisz komentarz, jeśli masz jakieś pytania, czy masz po prostu coś fajnego do napisania. Z chęcią te komentarze przeczytam. I co, widzimy się w kolejnym wideo w następny wtorek. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to po prostu zasubskrybuj, ponieważ co tydzień wtorek wrzucam nowe wideo, które jest właśnie odnośnie budowania swojej agencji, rozwijania swojej agencji, więc takie tipy będziesz otrzymywać na moim kanale. Także wszystkiego dobrego Ci życzę. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!